Chciałem jeszcze, bo konsert oferuje bardzo duże możliwości, nie, jeżeli chodzi o efekty, więc chciałem zrobić różnorodne plansze i na przykład plansze wody, że ten strój się właśnie przyda w tym wypadku. Będzie plansza bonusowa wody, jak zdobędziesz strój pływaka, to wtedy możesz, na przykład będziesz zdobywał, będziesz chodził i żeby w ogóle móc zbierać skrzydki, wszystko musisz zbierać bańki wody, żeby chodzić po planszy, bo czas ci ucieka, coś takiego. Tu jeszcze. W ogóle pomyślałem jakieś inne skrzynki. O, będą skrzynki na przykład z licznikiem, że podnosisz skrzynkę i jak trzymasz ją w rękach, to ci czas ucieka. I ona znika. Czyli musisz po prostu musisz rozplanować już całą drogę, żeby przebiec tą skrzynką jak najszybciej. Albo... A jeśli zniknie, to co? Co? No pojawia się, spada z góry następną w danym miejscu. Nie, coś takiego. Nie było limitu czasowego. Na skrzynkę? Skrzynkę? To jest 10 sekund. Jak zrobił na przykład, że skrzynka ma 50 sekund i musisz przez całą planszę poukładać wszystko i dotrzeć z jedną skrzynką i pół sekundy ci brakuje, nie? To było to takie. Nie, albo skrzynka lodu, znaczy kostka lodu. Będzie, że podnosisz kostkę lodu i ona się ślizga. To możesz popychać ją wtedy, bo świstak otrzyma jakieś nowe możliwości ruchu, nie? Nie tylko świstak. Będzie potrafił pchać skrzynki. Nie, no. No będzie po prostu miał popychać skrzynki, wiesz. Albo będzie kostka węgla. To musisz na przykład... Będzie na planszy ogień i... Żeby rozpałkę doprowadzić, do pewnego miejsca musisz na przykład jakiś woda drewniany spalić. Albo zniszczyć. Jak możesz ognia przenieść, to układasz kostki i ostatnim kładziesz i się po prostu tor tworzy ognia. I spala te drzwi. To dobry pomysł. Co? Jeśli będzie na przykład ognisko, nie? Palić się ogień. I na przykład może być taka skrzynka TNT, nie? Z dynamitem. Że na przykład niesie i to jest skrzynka, musi gdzieś tam dorzucić, że coś wymyślicie, ale nie może wejść w nią ogień, bo wybuchnie. Nie może też z nią spaść. Albo są na przykład kostki miedziane, które przewodzą prąd i na przykład musisz do pewnego wyjścia, jak było elektroniczne otwieranie zamka, to musisz układać. No, układankę, takie puzzle. Albo kostka fosforyzująca. Jest pół planszy ciemne, a pół planszy jasne i tam nic nie widzisz i zawsze umierasz w tym miejscu, gdzieś tam, bo tam jest jakiś ogień czy coś. Więc podnosisz tą skrzynkę i idziesz i ona oświetla teren. Ogień nawet w ciemnym miejscu. No to nie ogień, jakiś dół albo cokolwiek, coś co cię, jakiś kwas. Kwas, zobaczysz, co to się Czyli to z tego co słyszę, to te skrzynki będą równo. Tak, dokładnie. A jest skrzynka komputerowa? Nie, ale będą na przykład kostki farby. Będziesz gdzie farbę mieszać. Wrzucić konkretne kostki, pomieszać i coś z nimi zrobić. Bardzo no się gubił chłopak. Wiesz co? Więc 100 leveli ma to mieć. To będzie miał 100 leveli. Ale to stopniowo będzie. Ale mówię, że wtedy powinieneś nagrać to, jakbyśmy dali napisy, to na przykład Michał by zrozumiał, co ty mówiłeś, nie? Tylko ktoś się ogarnął. Nie, dobra. Nie, no nie będę kontynuował tutaj wszystkich kostek wymieniał, bo jeszcze ich tu jest 30. Ale ogólnie jeszcze będzie... Jak w jedynce i dwójce była woda i ogień, to tutaj będą jeszcze warunki pogodowe, na przykład bagno albo wiatr będzie miał wpływ, że odpycha skrzynki. I ci się rozpadnie cała budowla. No żeby wiedział. Będziesz musiał na przykład jakimś kostką kamienia zatrzymać dopływ powietrza albo coś takiego. Ale tylko brzuch robi. No i co tu jeszcze ci gaduje? Tak zastanawiam się, jak zrobić save'a, bo samo save'owanie podczas gry to upraszczało, no pomiędzy misjami, no, albo, a może checkpointy. Albo zdobywanie po prostu punktów jakichś save'u. No checkpointy. I zaraz zapisujesz. No. Co jeszcze? Będzie nie nagrywać. Szkoda czasu. Albo, no w sumie wszystko się opiera na jakichś punktach układania środków. Układanie na przykład zapory. Albo, o jeszcze, coś, motyw z lemmingów, takie coś, że masz, nie masz kostek, masz obiekty, które są trójkątami. Teraz masz stworki małe, i teraz one idą za tobą, jeżeli je zawołasz, tylko że nie umiem na kostki wejść. I ty musisz tymi obiektami tworzyć im drogę do wyjścia. Nie? A jak nie to co?
tą grę będziecie robić to nie skończy tej planszy. Mówię ci, ja powiedziałem, że minimum pół roku. To będzie... Na ciekawszy moment modelem będzie coś takiego, że masz przycisk, który zmienia grawitację planszy. Czyli na odwrót do góry? Tak, nie tylko na odwrót do góry, ale jeszcze na boki. Czyli coś takiego, że na przykład nie widzisz wyjścia z planszy, dochodzisz do pewnego momentu, chwytasz guzik i wszystkie skrzynki razem z tobą lecą do góry. I się obracasz. I taka skrzynka spada ci na łeb. Nie. To będzie odpowiednio pięknie, ładnie. Nie, tak zbuduję planszę, że nie będzie właśnie spadała się. Czy to i idziemy spać. Przedaj mi kwano. No, posłuchajcie wszystko. Fabuły nie będę opowiadał. Ale będzie ogólnie zadał na... Świstek będzie ogólnie. Będzie miał takie wielkie zęby. Będzie zjadał trochę. Mordo ty moja. Robiłem swoje sutki. W zbliżeniu. Tylko podać początek na początkowy filmik dla Świstaka, że zaczyna się Świstak, jest plansza z dwójki. No, no, teraz jak siedzi, bo wiewiórka była nieletnia. Nie. I zaczyna się planszą z dwójki i normalnie grasz. Zastanawiasz, co jest grane, nie? Śwista się w ogóle nie zmienia. Jakaś plansza z dwójki. Grasz, przechodzisz, się okazuje, ekran się oddala. Się okazuje, że siedzi sobie Świstak na konsoli i gra. I ja wiem, jak to jest gra. I potem jest score pokazane, że zdobył najwyższe score, bo przeszedł dwójkę w 15 minut na przykład, czy coś, nie? Siedzą na kurtydzie. No i potem trzęsie się, bo siedzi w swojej norce. Trzęsie się ziemia, jakiś błysk pojawia się w jego norce. Pojawia się kapitan Spock, nie? Mówi, co gram? To nie tutaj. Teleportują się z powrotem. Kolejny błysk. Pojawia się osoba stylizowana na Morfeusza, która jest Świstakiem. Grzesiu, ale ja nie wiem, jak wiele osób skojarzy Enterprise. Myślę, że wiele. Ja jej kojarzę. Nie? Tych osób tutaj wątpię. Ale będzie więcej motyw, nie tylko Enterprise. A ty skojarzyłeś czemu? Ja Star Treka widziałem. Bo jest botem. Ja oglądałem wszystkie serie. I wszystkie filmy. Ja oglądałem trzy odcinki. No. Pojawia się Świstak od Morfeusz i proponuje ci deala. Możesz wybrać niebieską pigułkę albo czerwoną. Jeżeli wejdziesz mnie czerwoną, to wyciąga pistolet i powie, że możesz wziąć niebieską. Bierzesz pigułkę i pojawiasz się na statku. I zaczynasz. Aha, i wszystkie plansze zaczynasz właśnie ze statku. To jest twoja główna baza dowodzenia. Aha, i podróżujesz po planetach. To nie są już jakieś światy, tylko każda planeta ma jakiś motyw. Musisz uratować świat. No właśnie, musi być jakiś kompletnie drugi motyw do ratowania całego świata. Ale to już nie będzie świat. Ratuje przesiedle świstaki na każdej planecie. Które pracują za darmo i skrzynki przekładają. I zabijają w te zabrać. Tak, zabijają czekoladę w serwetkach. Aha, jeszcze motyw. Jeszcze chciałem przedstawić. Wiesz, jaki mógłbyś zrobić motyw? Jak? Że jak świstak gra na konsoli, to że przerywa dlatego, bo jego matka go wzywa i jest napis twoja stara. Ej, młody, chodź zabij mi to w serwerko. Ogólnie to chciałem przedstawić jeszcze te 3D na konstrukcję. Ja na grę się pojawia twoja stara, przyszła Mario w lewo. Bo nie zdążyłem planszy, ale tu gościu napisał w 15 warunkach 3D w konstrukcji. Aż? Tak. A może złodzieścia. No może rzeczywiście. Sam bym takie zrobił. Nie wiem. I świstak będzie 2D. Cała plansza będzie 3D, a świstak będzie 2D. Taki płaski. Bo w konstrukcji nie ma czegoś takiego jak poruszanie się kamerą, więc musisz całą planszę ruszać. Całą planszę. Wszystkie kostki muszą być ruchowe. Ale Mario jest 3D. Tak samo nie, jest Mario w OpenGL-u. On jest Sprite. Albo dwa. On jest Sprite, a my jesteśmy pragnienie? Teraz nie wiem, który klawisz odpowiada za tutaj, to nie. Tutaj, bo... O, widzisz, obraca się. Bez animacji robimy. No. Musiałem nagrać starego konstrukta, bo do nowym to już się nie włącza. No bo warunki się pozmieniały. Edytorze zdarzy. No.
To syf.